Cześć, witam cię serdecznie. W tym filmie pokażę Ci w jaki sposób dodać tak fajnie wyglądający efekt animacji dźwięku, na przykład wokół Twojej kamery. Zapraszam serdecznie. Pierwszą rzeczą, którą będziesz musiał zrobić, jest oczywiście zmiana kształtu kamery i pokazywałem to w poprzednim filmie. Jeżeli tego filmu nie widziałeś, to w tym momencie w prawym górnym rogu wyświetla ci się link do tego filmu. Także zacznij od tego filmu, a następnie wróć tutaj. I teraz przesunę sobie widok kamery na środek. Przechodzę do zakładki Library i tutaj z default zmieniam na Camtasia 2023 i przechodzę do drugiego folderu. I tutaj mam efekt Audio Ring. Jeżeli nie widzicie tego efektu, warto zrobić sobie update, ponieważ ten efekt został dodany niedawno. I to co muszę zrobić, to wybieram efekt Audio Ring i przesuwam go na timeline, umieszczam go na ścieżce drugiej. Zmieniam czas trwania tego efektu, dostosowuję do tego widoku kamery. I tutaj, oczywiście, ten efekt, jak widzicie, został już dodany. Musimy go sobie powiększyć tak, żeby on był. Na szerokość i wysokość naszego widoku kamery. Jeżeli chcecie, możecie także zmienić kolejność, tak żeby widok kamery nie był przysłaniany przez te kreski. Wystarczy, że przesuniecie widok waszej kamery na ścieżkę wyżej, tak żeby ona po prostu nachodziła na te paski. To czasem po prostu lepiej wygląda, pomoże wam lepiej dopasować ten wygląd. Teraz, jeżeli odtworzymy sobie film, tak jak widzicie, te paski pulsują zgodnie z tym. Co tutaj mówię, i oczywiście ten efekt możemy dostosować do własnych potrzeb, możemy zmienić kolory. Wystarczy, że zaznaczymy sobie ścieżkę trzecią, gdzie jest ten efekt nałożony. W prawym rogu pojawia Wam się zakładka Audio Ring i Dynamic Properties. To tu możemy zmieniać praktycznie wszystko. Możemy dostosować Hue Shift, czyli jak bardzo te kolory będą się zmieniać. Możemy zmienić ilość tych kreseczek, ich szerokość. Długość, to wszystko tutaj możecie sobie dostosować. Także możecie zmienić intensywność tego filtra, w jakim zakresie on zaczyna działać, w jakim przestaje, więc tutaj te wszystkie opcje warto sobie sprawdzić i dostosować to oczywiście pod siebie. Wyobraźcie sobie, że ten efekt możecie w bardzo prosty sposób wykorzystać, jeżeli jesteście na przykład podcasterami i chcecie nagrywać swoje wideo podcasty i wrzucać je na YouTube'a i zazwyczaj może robicie to w formie prostej okładki bez żadnej wizualizacji. Pierwszą rzeczą, którą robię, to oczywiście wrzucam sobie moją okładkę podcastu tutaj do zakładki media. Następnie wrzucam ją tutaj pod widok kamery. Widok mojego ekranu mogę w tym momencie skasować. Zmienię sobie rozmiar tej okładki tak, żeby ona była na cały ekran. Zaznaczę sobie kamerę i efekt przesunę tutaj. Mogę delikatnie to wszystko powiększyć, dostosować do tego, jak chciałbym, żeby to wyglądało. No i teraz popatrzcie, mamy od razu gotowy wideo podcast z takim efektem fajnej wizualizacji. Oczywiście nie musicie korzystać z takiego efektu wokół Waszej kamery. Oczywiście nie musi tutaj być widok waszej kamery, może być po prostu zdjęcie, jeżeli nie nagrywacie wideo, tylko nagrywacie wyłącznie audio. Możemy także zmienić sobie wizualizację. Z Takiego okrągłego, na przykład na inny taki poziomy, i wyobraźmy sobie, że chcemy teraz spróbować takiego efektu. Dostosujemy jego szerokość, dostosujemy miejsce, gdzie się znajduje i zobaczcie, mamy coś takiego. I oczywiście dla tego efektu, także tutaj po prawej stronie, możemy sobie wszystko dostosować. Tak, żeby to po prostu wyglądało fajnie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, bo takich treści będzie więcej. Natomiast w tym momencie zapraszam Was do kolejnego filmu na temat Kamtazy.